Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, a to jeden z najbardziej popularnych samochodów na rynku wtórnym, czyli Ford Focus trzeciej generacji. Tutaj również z jednym z najbardziej popularnych silników, najlepszych, jednym z najlepszych opinii o małych, mniejszych dieslach, bo to nie jest mały diesel, czyli 1.6 TDCi, 105 koni. Silnik bardzo mało pali, co to jest jego plusem, jest też wytrzymały, spalanie potrafi być około 5,5 litra, 6 i to nie jest wynik, który jest trudny do wykonania. Spokojnie, osoba jeżdżąca normalnie taki wynik wykona. A o wytrzymałości tego silnika najlepiej nie świadczy to, że używka kosztuje od 1000 do 1500 zł. Więc jak najbardziej ludzie poszukują tych samochodów i po prostu chcą je kupić, bo samochody są wdzięczne, wygodne do jazdy. A też dodam, że na rynku jest bardzo dużo Focusów z rynku wtórnego, firmowego, więc czasami warto dopłacić troszeczkę za takiego, który nie jeździł na firmie i mieć po prostu, cieszyć się samochodem, który jest dobrze utrzymany, a nie był tam w 10 rękach lub u kogoś, kto po prostu o niego nie dbał. Dlatego ceny są bardzo zróżnicowane, a też one potrafiły, że tak powiem, troszeczkę koradować, to więc myślę, że zawarty stan jest zapłacić. A co o nim? Tutaj mamy drugi właściciel od nowości. Fajnym kolejnym plusem jest na pewno to, że auto jest całe w oryginale. Przed myciem sobie go tam zmierzyłem. Jest filmik, będzie oczywiście dołączony tutaj zaraz po nagraniu go dookoła. A z wyposażenia, jak widzicie, auto ma lufelgi 16, przeciwgielne, bo wszystkie chyba nie miały przeciwgielnych. Były też takie, które te niebieskie, takie wiecie, firmówki, zero wyposażenia, bez tego. No i przy okazji jeszcze mamy oczywiście zdejmowany hak. No i czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. A przydaje to się jak najbardziej do jazdy, jest taka nasza wygoda. Co do stanu technicznego, mamy przede wszystkim świeże tarcze, świeże klocki. No i opony są chyba tylko 3-letnie z dość wysokim bieżnikiem, więc myślę, że na tą chwilę nie trzeba w niego inwestować. A co do stylistyki, auto przede wszystkim ma dynamiczne kształty i bardzo pojemny bagażnik. Proszę, spójrzcie sobie, jak on tutaj wygląda. Jest naprawdę duży. Auto robione jest też przez Amerykanów, więc oni lubią mieć auto, w którym można coś przewieźć. Wydaje mi się, że jest większy niż w Golfie. No i fajnie ta roleta też zrobiona, bo jest na takiej sprężynce. Spójrzcie sobie. Pyk. Zatrzaskuje nam się. Sama się ściąga, więc można wygodnie pakować nasz towar. Tutaj dwie rączki. No i przy okazji klapa jest lekka, bo w większości jest to plasticzek, tylko tu mamy metal. Troszkę wieje. Słychać, to chwilę zrobimy pauzy. A, no i tutaj jeszcze warto dodać, że on nie jest zgnity, no bo też część tych Focusów lubiła sobie mieć odpryski, a to tu, a to tam i korodować. A ten z racji tego, że jest upadkowy i znajduje się na nim jeszcze oryginalny ocynk. Jak to mówią, nie chcę skorodować. Chyba wszystkie, nie, wszystkie szyby naprawdę są, popatrzyłem, przednia też jest oryginał. Są w oryginale, więc dla osób, które lubią na to patrzeć, to też może być kolejnym plusikiem. No i tył się nie zestarzał. No i kolejna fajna cecha. Focus jest w dobrym, że tak powiem, przedziale cenowym, bo konkurencja niemiecka potrafi być dużo droższa. Jeżeli spojrzymy na Golfa 7, no to 10 tysięcy więcej trzeba wyłożyć. Na szóstkę, tak naprawdę jest to lifting piątki, czyli kupujemy auto z 2004 roku. Tutaj już są samochody zaprojektowane, jak się nie mylę, w 11 roku, więc na pewno jest to troszeczkę już inna technologia. Jedyne, co możesz z nimi konkurować, to czasami jakieś tam auta francuskie, ale ludzie są dość sceptyczni na francuskie samochody. Lub też Meganka. Meganka ma ok cenę, ale to jak powiedziałem wcześniej, już nie liczę aut japońskich, bo japońskie samochody z 12 roku, jak Auris, ten nowszej generacji, to już ma kosmiczna też cena rzędu 10 tysięcy więcej. Myślę, że już długo dobrze Wam pokazałem dookoła przez te 5 minut. Zaraz sobie nagrajmy wnętrze.
No to lecimy z wnętrzem. Zacznę od książki serwisowej. Spójrzcie, tu są jego podstawowe wpisy. Te, gdzie były szczerbane w ASO. No i tutaj następne. To był też auto, było praktycznie serwisowane cały czas. Więc macie tutaj przebieg potwierdzony. A kolejnym potwierdzeniem przebiegu jest chyba jego ostatni TIF, który był robiony przy 184 tysiącach kilometrów. Więc auto ma potwierdzony przebieg, to fajna sprawa. A teraz sobie go zapalmy i opowiedzmy o wnętrzu. Proszę bardzo, autko zapalone. A tutaj spójrzcie, boczek wygląda tak. Oni fajnie to wymyślili, bo te obrysówki wokół przycisku do otwierania szyb mają taki srebrny, chromowany jakby końcóweczkę. Ładnie to wygląda, dobrze się prezentuje tutaj włącznik od świateł, kramki w chromie. W tych latach to standard, tu boczek do połowy plastikowy, ale tu macie miękkie pod rękę. Dalej, tutaj włącznik przeciwgielnych, podświetlenie licznika, no i oczywiście regulacja włącznik od świateł. Tutaj macie zaznaczone, że światła są również z automatem. Kierownica skórzana, dobrze utrzymana, nie jest zniszczona. I oczywiście macie również sterowanie radyjkiem i funkcjami komputera, zasięg, spalanie, pierdoły, takie rzeczy, nic szczególnego. Widzicie, nawet też jest po polsku. Liczniki mi się bardzo podobają, fajne takie ostre te tuby, tutaj pozakańczane tak dynamicznie. No i ja bardzo lubię w Focusie to podświetlenie, ten błękit mi się podoba. Fajnie, że oni nie byli tak jak wszyscy, nie zrobili standardu, tylko na te lata sobie wybrali taki właśnie fajny kolor i też chyba RS był w tym kolorze, więc można by powiedzieć, że na te lata był to firmowy kolor od Forda. Przechodzimy sobie na środek, wyświetlacz od radia. Tutaj radio też ciekawie zaprojektowane, nie ma 50 tysięcy przycisków, ładnie to jest skomponowane, jeden obok drugiego. Nawiewy też, no styliści się postarali. No i tu mamy jeszcze ekranik od zestawu głośnomówiącego, tu jego mikrofon, no i jest lusterko wsteczne z fotochromem, proszę bardzo. Lecimy sobie na środeczek, wyłączenie start-stopu, podgrzewanie tylnej szyby i coś, co nie wszystkie Focusy mają, czyli klima, automat dwustrefowa, bo naprawdę potrafią być one bardzo biedne, tak jak wspominałem, nawet bez czterech elektrycznych szyb. No i jak obchodziłem auto, nie wspomniałem wam, że on jest sześciobiegowy, przydaje się to na trasie, naprawdę jest cichszy i mniej pali. Tutaj też jakiś uchwyt na telefon i nawet jest miejsce, żeby sobie podłączyć od razu kabel do ładowarki. Ręczny też obity chromem, tutaj dwa miejsca na kubki, schoweczek, zapalniczka, podłokietnik skórzany, zaraz go otworzymy, proszę bardzo, jaki głęboki. I jeszcze tutaj mamy kluczyk od haka, jakby wam się nie podobało, że auto jest z hakiem, można go sobie po prostu odpiąć. Z tyłu kanapa z ISOFIX-em, czyli ważna rzecz dla większości rodziców, tutaj fotele też ładnie utrzymane, ta tapicerka taka bardziej wyjściowa, bo jeszcze był taki pełen materiał. Tu mamy takie mniej niby pocące się siateczki. Mój boczek też jest cały niezużyty. Ogólnie wnętrze przyjemnie w tym samochodzie utrzymane. Widać, nie widać, żeby ktoś tutaj się nim, że tak powiem, budował i woził mnóstwo szafek ani takich rzeczy. Cóż, w aucie to tyle. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz lub też napiszcie maila. I pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, możecie wykupić gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie tego auta dostarczyć do domu, mogę w rozsądnych pieniądzach i zawieźć je na lawecie lub też zarejestrować dla was. No i jeżeli interesują was też inne auta, odwiedźcie moje media społecznościowe jak Mavcar Auta na Instagramie, Facebooka, no i moją stronę z ogłoszeniami mavcarautomoto.pl. Pozdrawiam, cześć!